Polska nauka dla rozwoju medycyny, dla zdrowia Polek i Polaków. To temat naszego spotkania w studiu Wprost. Ja nazywam się Krzysztof Michalski. Dzień dobry. A moim gościem jest pan profesor Maciej Żylicz. Dzień dobry. Wybitny biochemik, biolog molekularny, prezes największego pozabudżetowego Sponsora Nauki w naszym kraju, czyli Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. I dodam jeszcze, bo podczas dzisiejszej rozmowy to jest znaczące, współodkrywca znaczenia tak zwanych białek szoku termicznego. To jest w Stanach Zjednoczonych, mm. jak pan profesor badał, to się przełożyło później na różne osiągnięcia związane z walkami, z walką z nowotworami. Panie profesorze, witam pana serdecznie. Bardzo mi jest miło. Proszę powiedzieć, pan jest, wspomniałem, teoretykiem, przez wiele lat pracy na Uniwersytecie Gdańskim, starze w Stanach Zjednoczonych. I proszę powiedzieć, jakie znaczenie dla zrozumienia Przyczyn chorób, opracowania metod diagnostycznych i terapii ma właśnie postęp w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej, genetyki. Ja myślę, że na to, żeby walczyć z chorobą, trzeba znać mechanizm. Molekularny mechanizm tej sytuacji patologicznej, jak na przykład transformacji Czyli dlaczego nowotrych. dochodzi do choroby? Da dlaczego? Prawda? Jeżeli będziemy potrafili ten mechanizm podzielić na różne etapy, w których różne elementy odgrywają rolę, to wtedy będziemy mogli na przykład hamować któryś z tych etapów. No tak. I, I w ten sposób znając mechanizm, możemy temu zaradzić. No tak, znając mechanizm na poziomie, nie wiem, zmian w genotypie, prawda, budowy fragmentu komórki, no to właśnie pan profesor się tym zajmuje, czy budowy różnych białek i ich funkcji. I ich funkcji i właśnie etapy, w których w którym działa mają. Na przykład w przypadku białek szoku termicznego, o którym on no tak. wspomniał. Białka opiekuńcze teraz. Znalezienie, mówię, okazuje się, że one tak samo uczestniczą w transformacji nowotworowej i znalezienie inhibitorów, czyli elementów, które hamują, hamują to białko, tak. na przykład w przypadku raka piersi, powoduje, że nie nabywa się chemooporności. A więc to są elementy. I terapia jest skuteczniejsza. Skuteczniejsza. Prawda? Panie profesorze, to teraz porozmawiajmy może o polskich przykładach. Pan hmm. zajmuje się. Tym od wielu lat także finansując, sponsorując różne projekty. Niewątpliwie takim znaczącym polskim osiągnięciem związanym z walką z COVID i SARS-CoV-2, było osiągnięcie profesora Marcina Dronga, chemika z Politechniki Wrocławskiej, notabene laureata Nagrody Fundacji. On na początku pandemii, miałem okazję z nim porozmawiać, można powiedzieć, że rozpracował takie. Ważne białka koronawirusa, które decydowały o replikacji wirusa i o wtargnięciu do ludzkich komórek, prawda? To było ogromne osiągnięcie. Tak, to zresztą jest sytuacja, którą można zobaczyć, ile elementów musi zagrać, żeby osiągnąć sukces. Otóż on się zajmował od lat. Proteazami. To są, to, są to są białka, enzymy, które tną jak nożyczki tak. inne białka. I okazało się, że wirus SARS-CoV-2 koduje dwie takie proteazy. On dostał te proteazy. Czyli dwa takie białka. Ta, takie dwa, tak. dwa białka. On dostał te białka na początku na początku pandemii. pandemii I zobaczył, jakie, jaka jest specyficzność tych proteaz. A więc ich aktywność... Można powiedzieć, że rozpracował je, rozszyfrował, tak. rozszyfrował, tak? I okazuje się, że dzięki temu przewidział i syntetyzował też inhibitor tych proteaz. Czyli żeby zapobiegać, Żeby, tak? żeby zahamować, zahamować działanie wirusowych proteaz. Opublikował to, bo wtedy była, była pandemia, w związku z tym trzeba było pomóc wszystkim, żeby można było znaleźć jakikolwiek lek, Sasko, I tak jak Maria Skłodowska w otwartym tak. obiegu opublikował. Dzięki prawda? temu firma, która przeczytała tę publikację, opracowała inhibitor i pod koniec pandemii już wypuściła lek, który był no tak. rejestrowany przez wszystkie ważne organizacje. I to spowodowało, że do dzisiaj jest to pewnie jeden z nielicznych leków, który jest antywirusowy. A to, co jest ważne. W tym przypadku, że ten lek zapobiega wtargnięciu wirusa i później replikacji tego wirusa do komórek, tak. które zakażą. ten wirus sam w sobie nie jest żywy, tak, on dopiero on jak wtargnie dopiero... do komórki, tak. szaleje, prawda? I, on, i, e, i dzięki temu, e, że ten lek działa na takim wczesnym etapie. Ten lek hamuje wirusy niezależnie od tych mutacji, które nagromadzają no tak. się w społeczeństwie, które no jest tak. infekowane. Czyli y, teraz musimy na przykład wziąć y, szczepionki przeciwko y, czułe na mutacje, które w tej chwili są wykształcone w populacji ludzkiej, a ten lek hamuje rozwój, rozwój wirusa niezależnie mutacji, od mutacji. Tak. I to jest wielkie odkrycie. To jest wielkie odkrycie. No, przypomnijmy jeszcze raz profesor Marcin Drąg, no, młody polski chemik z Wrocławia, który w otwartym obiegu swoje osiągnięcie, rozpracowanie tych proteaz, mm. tych białek atakujących koronawirusa podał. No i dzięki mm. temu zostały opracowane leki. Ale panie profesorze, króciutko, ale takie no, moje... Ulubione, znaczące osiągnięcie pani profesor Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Pan profesor zapewne wie, o czym mówię. Tak. Otóż, pani profesor Kamińska, doskonała badaczka genomów mózgu i tego, co się z mózgiem dzieje, rozpracowała podstępny sposób działania glejaków, a więc tych najpowszechniejszych, Nowotworów mózgu na system ochronny, na tak zwany mikroglej, czyli układ odpornościowy, który powinien zwalczać, proszę powiedzieć, bo to samo w sobie jest fascynujące. To, to zresztą jest fascynujące, w jaki sposób komórka w przypadku glejaka, porozumiewa się z komórkami jej otoczenia, i okazuje tak. się, że to porozumiewa, a nie to jest za pomocą różnych znaczników chemicznych, biologicznych. Czyli wypuszcza komórka jakiś sygnał do komórki, tak. która jeszcze nie jest nowotworowa i tak naprawdę może transformować tą komórkę. W, czyli zmieniać ją w komórkę czyli, nowotworową. nowotworową. Tak? Mało tego, może na przykład powodować, że jej ruchliwość się zwiększa, i wtedy następują przerzuty. Także ten element porozumiewania się komórki nowotworowej z jeszcze nie nowotworową jest niezwykle ważny, bo jak będziemy wiedzieć, czym one, w jaki sposób one się porozumieją, to będziemy tak. mogli zahamować. Czyli jeśli poznamy znowu nowotworów. ten mechanizm na poziomie molekularnym, to jest prawda? ten język, którym się porozumiewają te komórki. No tak, a w przypadku akurat tego odkrycia, pani profesor, zaskakujące było to, jak sprytny jest nowotwór, jak sprytne są komórki glejaka, które można powiedzieć, że przeciągają na swoją stronę komórki mikrogleju, które. Są elementem układu odpornościowego i powinny bronić organizm. A tymczasem one później współpracują z komórkami nowotworowymi, prawda? Tak, to jest zresztą, nasz układ immunologiczny jest bardzo skomplikowany i może być używany w dwojaki sposób, tak jak pan mówi. Panie, panie profesorze, ale no właśnie, ważne, jak to odkrycie zespołu pani profesor zostało, że tak powiem, skonsumowane, bo z tego co wiem, pani profesor opracowała taką, cząsteczkę, która powoduje zahamowanie tych sygnałów zwiększających oddziaływanie komórek nowotworowych, prawda? Dokładnie tak. Czyli to jest analogia do tego, do tej sytuacji, kiedy pan Drąg spow... odkrył inhibitor tej proteazy, czyli enzymu, tak. który uczestniczy czyli w... Czyli ten hamulec tak? hamulec. tak samo i tutaj. Szukamy hamulca, który by zapobiegał transformacji nowotworowej zdrowych komórek. Pani profesor Kamińska mówiła mi nawet, no bo jest czasami problem, jak takie mm. cząsteczki dostarczyć, że opracowano u niej także w zespole taką specjalną kapsułkę, która ma dostarczyć tę cząsteczkę, która przetnie to porozumiewanie się komórek nowotworowych z komórkami układu odpornościowego. No to też jest wspaniałe osiągnięcie. To, to jest zresztą problem, na którym pracuje setki zespołów, jeśli nie tysiące no, tak. zespołów Naukowych na, na świecie, świecie, żeby dostarczyć lek, w tym przypadku inhibitor, do miejsca, gdzie jest transformacja nowotworowa. A więc ta, ta kapsuła musi rozpoznać, musi rozpoznać to miejsce. Teraz używa się właśnie też odpowiedzi immunologicznej żeby rozpoznać to miejsce. Panie profesorze, tak musimy troszeczkę pobieżnie, bo sam przykład osiągnięcia pani profesor Kamińskiej to jest pewno temat do rozmowy bardzo długiej, ale niewątpliwie takim sukcesem, nie tylko naukowym, ale także komercyjnym jest osiągnięcie profesora Macieja Wojtkowskiego, także laureata Nagrody Fundacji, czyli tego Polskiego Nobla sprzed paru lat. Przypomnijmy, profesor Wojtkowski, fizyk, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu tam opracował pierwsze systemy do tomografii optycznej oka. To było zdaje się, jeszcze w 90 w 1999 roku, a później zaczął pracować nad metodą, która pobiła wszystkie inne metody na całym świecie nad spektralną. Tomografią optyczną. Proszę powiedzieć, bo to jest rzeczywiście sukces komercyjny. To urządzenie jest produkowane i to no, znajduje zbyt na całym świecie. Ja myślę, że znowu ile elementów muszę, muszę się zebrać, żeby dokonać wielkiego odkrycia naukowego. Kiedy dostawał. Parę lat temu nagrodę Fundacji yy, Maciej Wojtkowski to dostawał razem z biochemikiem ze Stanów Zjednoczonych, pra, y, profesor, y, pa, y, panem profesorem Palczewskim. Tak. Oni zaczęli współpracować i odkryli. Tym pierwsze... lekarzem, właśnie tak. od, od oka. Tak. I, i, I pierwsza rzecz, którą odkryli, to jest to, że dotychczas uważało się, że w podczerwieni, a więc takim yy, Troszeczkę dłuższy w e, 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 fragmencie promieniowania, promieniowania niż promieniowanie widzialne elektromagnetycznego, oko, oko nie reaguje. Okazało się, że po pierwsze, nie, to jest nieprawda. Oko reaguje, tylko My nie widzieliśmy. Nie. Tak. A, a po drugie, okazało się, że jeżeli dwa y, fotony, które mają y, y, napromieniujemy. Receptor mhm. dwoma fotonami, Czyli które. Ma... Cząstki światła. Fotony tak. to cząstki światła. światła. z zakresu fal czerwonych. To okazuje się, że możemy badać spektroskopię tego, tych receptorów. I. Na przykład no mamy ogromną liczbę osób, które, które mają problemy ze swoją siatkówką w Owaku, zwrotnieniami, a to przecież nas wszystkich dotyczy no tak. 40% osób starszych już ma problem właśnie z widzeniem. Trzeba spróbować znaleźć to miejsce, w którym ta siatkówka nie działa, czyli te receptory nie reagują tak. na te dwa fotony, które mają wadać. I, i, i w ten sposób powstało urządzenie, które... Kopernikus, tak. panie profesorze, tak? Sokt Kopernikus. Tak. I, kolejna, i, kolejna już wersja tego urządzenia. urządzenia. I, teraz, I teraz możemy badać siatkówkę oka i w razie czego próbować, próbować niwelować te straty wzroku. No tak, a powiedzmy, jak to jest delikatna struktura, bo przecież siatkówka oka to tak naprawdę wypustki naszego mózgu w oku, prawda? Stąd trzeba zwracać, zwracać uwagę, no tam są te komórki, prawda? Dlatego właśnie też podkreślałem, że że te fotony, które padają na, na receptor, one są w zakresie yy, takiej energii, która jest bardzo nie, mała. Tak. Więc w związku z tym te fotony nie będą niszczyć, niszczyć na, naszej siatkówki. siatkówki. I to jest właśnie to odkrycie. A więc dwa fotony, które prawie równolegle padają na taki receptor, są one wygenerowane przez lasery, które zresztą tak. budują, budują, budowane są w poli, na Politechnice tym razem w Wrocławskiej. Tak. No pan profesor teraz pracuje w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej, Polskiej Akademii, Akademii w... Nauk, ale współpracuje Warszawie. właśnie tak. z elektronikami z Politechniki. Tak. z Politechniki Warszawskiej. Teraz naprawdę dużo odkrycia robi się dzięki współpracy. No tak, to te Osi osiągnięcia najważniejsze są interdyscyplinarne można powiedzieć, a ja jeszcze znalazłem nie tak dawno informację o osiągnięciu pana profesora, że użycie tej nowej techniki dało możliwości nawet stukrotnego przyspieszenia procesu uzyskiwania obrazu, panie profesorze, bez rzeczywiście skutków negatywnych. Jeśli pan pozwoli, kolejny, również ulubiony u mnie przykład pracy i osiągnięć związanych z zastosowaniem w medycynie, to pracę pani profesor Natalii Marek z Międzynarodowej Agendy Badawczej, która działa na Uniwersytecie Gdańskim. Którą właśnie Fundacja na Rzecz Nauki Tak jest, ale to, ta agenda nazywa się Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Ale tak naprawdę nie chodzi o szczepionki, ale chyba o leki, prawda? Proszę wytłumaczyć, jak to jest. Znaczy, one możliwe, że nie nazywają się nie powinny się nazywać szczepionkami, mm -hmm. dlatego, że szczepionka to się po prostu, mamy oporność na tak, przyszłe, tak. na przykład Czyli zakażenie wcześniej wirusa. Wcześniej, tak. A w się. tym przypadku mamy sytuację taką, że możemy zwalczać używając nasz układ immunologiczny, zwalczać nowotwory. A więc możemy takie szkolić, te, ten układ immunologiczny, żeby one atakowały komórki nowotworowe. Pani profesor bada raka niedrobnokomórkowego płuca, raka płuca, prawda? To jest no, najczęstszy o bardzo negatywnych konsekwencjach. O... Szczególnie tych, co palą papierosy. Szczególnie, no tak, to wiadomo. Pani profesorze, no i proszę powiedzieć, jak to jak to jest? Bo pani profesor mi powiedziała, że to będą... Terapie będą terapie spersonalizowane, do tego mają być wykorzystywane limfocyty, czy pan wie już coś więcej na, na ten temat? No jako biolog molekularny to wiem trochę no tak. więcej, ale, ale to, co jest oryginalne w tym, co robi pani profesor, to jest to, że ona potrafi, czego moim zdaniem, wielu. Pewnie jest jednym z nielicznych laboratoriów na świecie, który potrafi to zrobić. A ja byłem, u Pani Profesor, że rzeczywiście to wygląda trochę kosmicznie tak. to jej laboratorium. Ale, ale, ale ważne jest to, że, że każdy, każda komórka na zewnątrz prezentuje, na przykład nie każda, tylko ta, która potrafi prezentować antygen, na którym będą aktywowany układ immunologiczny. E, czyli, i, antygen, i on, czyli można powiedzieć, taki znacznik taki znaczny, że tak, no to tak. zazwyczaj jest peptyd, e, tak. e, który jest w, w takim łożu e, prezentowany, i ona potrafi sekwencjonować ten peptyd. Mhm. A więc e, mamy sytuację taką, ktoś ma nowotwor, sekwencjonujemy, czyli te, opisujemy dokładnie. Sekwencjonujemy to, tak? ten antygen, czyli znajdziemy, e, z czego on jest zbudowany. I następnie będziemy syntetyzujemy taki antygen. Mm -hmm. I będziemy aktywować układ immunologiczny nasz to własny. Celowany, nasz I własny. Na tym, czyli i terapia naty... będzie musiała być skonstruowana no, dla każdego pacjenta tego, indywidualnie. Bo, bo te antygeny mogą się różnić. Różni. Ale oczywiście, no to tak są... jak każdy z nas no, tak, się różni, tak no, nie jest. ma identycznych I to, ludzi. I to jest ogromne odkrycie. My, chyba dziewięć patentów międzynarodowych ma pani tak. profesor. Właśnie w jaki sposób sekwencjonować e, tę informację, którą każdy nowotór. Pokazuje na zewnątrz. Tak, no, a nowotworów mamy tak dużo coraz więcej odkrywanych. Panie profesorze, pozostańmy może w Gdańsku, naszym ukochanym, bo bardzo ciekawe i ważne badania prowadzi po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, no to będę najpierw w Anglii studiował, w Cambridge i w Bristolu chyba. Doktor Michał Kucewicz, który teraz pracuje w katedrze systemów multimedialnych Politechniki Gdańskiej, ale on pracuje nad rolą zespołów neuronowych, czyli fragmentów grup komórek mózgowych, w procesie zapamiętywania i opracował nawet system stymulacji mózgu, który może być zastosowany w padaczce, ale nie tylko. Mhm. Prawda? To jest zresztą niezwykle ciekawe badania, które się dopiero rozwijają. My tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób człowiek pamięta. Nawet nie potrafimy tak. powiedzieć, w których elementy Stąd to jego naszego laboratorium, mózgu. to jest laboratorium mózgu i umysłu. Tak, I, i, i także jeszcze musimy się nauczyć bardzo dużo. Ale jeżeli spojrzymy na choroby, jak na przykład Alzheimer, no. gdzie ograń Huntington. One, one powodują, że człowiek coraz mniej zapamiętuje, coraz gorzej zapamiętuje. Tak. I, patr I patrząc teraz na, na, na padaczkę, na którą trzeba reagować, jeżeli szczególnie dzieci, które mają padaczkę, to, to może być bardzo tak. niebezpieczne. I okazuje się, że, że <laughs> można niwelować albo uczyć lepiej nasz mózg, zapamiętywał. żeby zapamiętywał. Tak. I to, są, to jest metoda, którą opracował pan doktor i w Mayo Clinic, w amerykańskiej klinice, którą ja kiedyś no, zwiedzałem. On, tak, a on jest pracownikiem tam, jest tak. adiunktem w tak. tej klinice. I także pracuje roz... i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. I on rozpoczyna badania kliniczne. Więc to już tak. jest na etapie, gdzie chcemy wdrożyć ten pomysł. Właśnie związany z padaczką. Czyli powiedzmy to będzie osiągnięcie polsko-amerykańskie, tak panie profesorze. Naturalnie bardzo dobrze. Panie profesorze, bo doktor Kucewicz, z którym też miałem przyjemność rozmawiać, powiedział mi, że to jego osiągnięcie polega na stymulacji mózgu i to także może mieć znaczenie przy pamięci krótkotrwałej. To ja myślę, że dla ludzi, którzy tak intensywnie pracują, to taka metoda to się nazywa głaskanie hmm. mózgu prądami hmm. małej, małej mocy, no to może być hmm. do wykorzystania, prawda? W tym ja. zabieganym świecie. Byle nie przesadzać. Byle nie przesadzać. Panie profesorze, to teraz tak, bo Pan jest promotorem programów i badań. Polskich placówkach badań, które mają wspomóc medycynę, współtworzył Pan już ponad 20 lat temu taką bardzo ciekawą placówkę, czyli Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To wtedy Akademia Medyczna była. I proszę powiedzieć, może to jest sposób na takie lepsze połączenie właśnie nauki. Z medycyną, z klinicystyką. No, na pewno tak, ale z drugiej strony jest tak samo lepsze ze względu na uczenie studentów. Najlepiej uczy się studentów, jeżeli oni są zaangażowani w badania naukowe. To jest wydział, który ma, zaczynaliśmy od 22 studentów, czy może teraz jest więcej, ale w każdym razie zaczynaliśmy przez pierwsze 10 lat. To był unikalny wydział, unikalny. Ma, mało tego, wszystkie wykłady były w języku angielskim. angielskim. Po drugie, wszyscy już na pierwszym, drugim roku zaczynali pracować naukowo. I wtedy człowiek najlepiej chłonie tą wiedzę, kiedy palcami swoimi wykonuje eksperyment no i zobaczy jego wyniki. Także to jest droga na pewno do uczenia tak samo. I innowacyjnego myślenia tych młodych tak. ludzi. No tak, no i tacy młodzi ludzie, nazwijmy to z biologii, czy z fizyki, hmm. czy z biofizyki, mają możliwość z uniwersytetu, hmm. mają możliwość rzeczywiście praktykowania i sprawdzania na uniwersytecie medycznym. To im pokazuje taki sens ich pracy. Myślę, że to też jest ważne, prawda? I, i mają wybór, przynajmniej mieli wybór wtedy, kiedy ja byłem na tym wydziale. Mianowicie, jeżeli ktoś chciał studiować głębiej biotechnologię, to miał do wyboru albo pójść na biotechnologię na uniwersytet, albo pójść na akademię medyczną, albo na Politechnikę. No tak. I, I to bardzo. Uczelnie Fahrenheit, tak. Tak. i tak. To, I to powodowało, że profesorowie się też dobrze przyglądali tym, co uczą, bo studenci głosowali nogami. No tak, a to ma, to ma znaczenie dla funkcjonowania uczelni. Panie profesorze i trochę tak już na zakończenie, bo rozmawiamy tak dosyć pozytywnie, albo nawet nie dosyć pozytywnie o osiągnięciach polskich uczonych, ale tak naprawdę są ogromne problemy. No wyjątkiem, no wspomniałem tutaj profesora Wojtkowskiego z jego spektralną tomografią optyczną, którą udało się skomercjalizować i to z sukcesem, ale uczeni mają problemy i... To były nawet takie badania OPI, że ci badacze, którzy doprowadzają do jakiegoś etapu, kończą na publikacji, zorganizowaniu konferencji i na tym się zamyka cały projekt badawczy. Co zrobić? Czy ma pan jakiś pomysł, żeby rzeczywiście niewątpliwe osiągnięcia polskich badaczy, a jest ich wiele, bo my dzisiaj tylko kilka przykładów podaliśmy, mogły wejść do praktyki klinicznej? Po pierwsze trzeba o tym myśleć. To jest pierwsza rzecz. Cze część z uczonych zastanawia się tylko nad odkryciem czegoś, bo są ciekawi no tego tak, i, no i. i bardzo dobrze. Ale, ale też część uczonych, i to nie wszyscy muszą to robić, ale muszą się zastanowić, jak to wdrożyć. Nie mamy żadnych systemów wdrażania na uczelni. W tej tak. chwili właśnie dzięki pieniądzom strukturalnym, które tak... Troszeczkę nas zmuszają do tego, żebyśmy no tak. myśleli nad wdrożeniem naszych wyników. Próbujemy robić na przykład centra doskonałości, w których. No, inauguracja naukowej... projektu REIS Rena i biologia komórki, Dokładnie, od tak. badań naukowych do zastosowań. Do zastosowań. Prawda? A więc instytut, który był całkowicie teoretyczny. Czyli teraz, powiedzmy Międzynarodowy czyli Instytut Biologii, Biologii Molekularnej i Komórkowej, Komórkowej w Warszawie. Zresztą instytut, w którym przez Pan 20 profesor, lat tak, pracowałem. Tak. Musi teraz się zastanowić, w jaki sposób wdrożyć to, co, co, co zostało odkryte. Ale na to, żeby wdrożyć, to trzeba mieć e, całe procedury. To nie, no tylko, tak, to nie chodzi o pieniądze. Tak naprawdę nie chodzi o pieniądze. Sposób organizacja to, to jest sposób organizacji tego wdrożenia jest najważniejsze. My w ogóle nie mamy y, takich systemów. My mamy na przykład w na uczelniach mamy centra transferów technologii, które nie transferują żadnych technologii. Mm -hmm. Oni najwyżej robią szkolenia. Może nie będę wrzucał wszystkich do, do jednego worka, bo są, bo są, ja tylko znam jedno centrum na Uniwersytecie Jagiellońskim, które rzeczywiście transferuje technologię. Pozostałe nie znam, ale to ja jestem niedoświadczoną osobą, więc <śm> mogę o tym nie wiedzieć. Czyli my jesteśmy świetni w tym kraju w budowaniu szyldów, ale, ale pod tymi szyldami czasami niczego nie ma. I my musimy to od początku zbudować. Cały system wdrażania. No tak, w przypadku tego projektu Race, który został zainaugurowany w styczniu, współpracować będą polscy badacze z Uniwersytetem Flamandzkim, który biotechnologią na tym uniwersytecie, który ma już te procedury i z Uniwersytetem w Edynburgu, tak. prawda, tam z zakładem genetyki człowieka. Rozumiem, że tutaj te doświadczenia związane z organizacją nie tylko badań, ale i wdrożeniem wyników wdroży, badań tak, będą istotne, jest niezwykle istotne. Tam w Flandrii jest Instytut VIP, taki, który zaczął jako wirtualny Instytut, ale już teraz nie jest w żadnym wypadku wirtualny, tylko rzeczywisty Instytut. To jest ten ma, instytut tak, biotechnologii Biotechnologii, prawda? który ma najlepsze wyniki w całej Europie. Z wdrażania swoich pomysłów. No stąd rozumiem pomysł pani profesor Marty Mionczyńskiej, dyrektor Instytutu Międzynarodowego Instytutu Biologii tak. Molekularnej i Komórkowej, żeby współpracować z takim instytutem. I, i się Panie profesorze, on, się a, o jeszcze jedno, wiem, że męczę pana trochę, ale o jeszcze jeden pomysł chciałem zapytać, bo przecież. Może pomysłem jest to, żeby uczeni zakładali spin-off startup spółki. No tak jest w przypadku profesora Wojtkowskiego, mówiliśmy. Jest przykład profesora Piotra Garsteckiego, Garsteckiego. chemika, którego Dwa lata temu amerykańska instytucja jego dwa osiągnięcia uznała za jedne z najlepszych metod diagnostycznych na świecie. Myślę tutaj o systemie PCR-1, który pozwala wykrywać wirusa, tak. jak i o systemie Omnibacter, który pozwala określić, które antybiotyki nie działają na baterie. To może, może to jest metoda. Oczywiście, to jest bardzo dobra metoda. Jest bardzo trudno tym spin-offom, czyli małym instytucjom, które się tworzy, żeby one zaistniały na rynku. Trzeba im pomagać. Zresztą mamy, mamy z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej specjalny program Prime tworzenia właśnie to. takich instytutów. To dopiero zaczynamy to robić, ale to jest jedna z metod. Komercjalizacji, stworzenie spin-offów i na to jest patentowanie i licencjonowanie tych patentów. No tak. Są różne metody. Problem tylko polega na tym, że trzeba stworzyć tak samo i podstawy prawne wszystkich tych ścieżek. Na razie uczelnie kolekcjonują punkty w ocenie z patentów, ale wcale ich nie wdrażają. No tak, to nie, jest, to nie jest dobre. To tak jak ja wspomniałem o tym, że kończy się to na publikacji i konferencji. Panie profesorze, ale patrząc na zaangażowanie Fundacji, ale myślę, że także Narodowego Centrum Nauki, no widać to tę zmianę podejścia do wyników badań. I myślenie o tym, że trzeba je no wtedy, kiedy się nadaje, komercjalizować, prawda? To pan profesor widzi. Tak, ja to widzę i jestem pełen podziwu. Mamy sytuację taką, w której szczególnie młodzi ludzie zastanawiają się, komu się to ma przydać. Mm -hmm. I, i no, Wielu z nich tak... mówi, że dlatego rozpoczęło pracę naukową, żeby zrobić coś, co może się komuś przydać. Ja pamiętam, ja, ja rozmawiałem z dziesiątkami, jak nie setkami młodych ludzi Student, ze studentami i niektórzy kończą świetnie doktoraty i przychodzą do mnie, mówią, no dobrze, ale ja bym chciała to zrobić tak, coś takiego konkretnego, żeby to się przydało. Tak. No i wtedy to właśnie, jest ważna motywacja. To jest, to jest bardzo ważna motywacja. Panie profesorze, mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego tematu, bo rzeczywiście jest hmm. to temat ważny nie tylko dla nauki, nie tylko dla medycyny, ale myślę, że dla funkcjonowania społeczeństwa. Proszę Państwa, gościem studia wprost był dziś wybitny uczony prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, pan profesor Maciej Żynicz, biochemik, biolog, molekularny człowiek, który dokonał bardzo ważnych odkryć nad białkami szoku termicznego. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Bardzo mi było miło. Dziękuję Dziękujemy. Bardzo.